18 lutego 2024. Kolejna niedziela i kolejny raz jestem na terenie mojego domu, którego już nie ma oczywiście, czyli budynku kotłowni. Dla jednych to może wydawać się śmieszne, dla drugich nie, ale fakt jest faktem, że ten teren to mój dom. Tu się wychowywałem od 6 roku życia, albo 10, właśnie nie pamiętam. No ale to jest mało istotne. Kolejny raz tu przyszedłem, no bo znalazłem chwilę. Ostatnio jak nagrywałem, mówiłem, że nie będę nagrywał, no ale jednak to miejsce wciąż mnie przyciąga. Skoro mam czas, jakikolwiek czas, minimalny czas, bo miałem go zbytnio dużo, no to chętnie tutaj przychodzę. No zaraz do Intermarsze sobie pójdę. Nie wiem, to miejsce zawsze mnie uspokajało i wciąż to robi. No dzisiaj naprawdę z rana dorwałem ostrego doła. Wspomnienia oraz tęsknota swoje robi. Ale super tutaj być, mimo że nie ma już kotłowni mojego domu, także mimo wszystko jest naprawdę fajnie tutaj przyjść, póki jeszcze można sobie powspominać, poczuć ten klimat miejsca, w którym bywało się codziennie praktycznie. Naprawdę brakuje mi tego wszystkiego, brakuje mi moich psiaków, mojej kotki Soni. Kto wie, może w tym roku ruszy ta budowa tego domu dziecka. No i tak jak mówię, no trochę głupio zrobili, że budynek zburzyli, bo mogli naprawdę z niego zrobić użytek, porobić mieszkania i ludzie by sobie żyli, mieszkali. No ale po co remontować, po co robić coś ze starego, jak lepiej zrobić coś od zera. Wychodzi, że tak jest taniej. No bo najwyraźniej jest taniej. Cieszę się, że tu przyszedłem dzisiaj. Naprawdę z rana ostra załamka. Te wszystkie wspomnienia, te wszystkie myśli wciąż i wciąż powracają do mnie jak bumerang. No jeśli chodzi o moją mamę, no to jest ok, jest stabilnie, rzekłbym. Na razie, póki co, jest stabilnie. Ale w maju moja mama wraca do szpitala, bo coś tam ma z sercem. No i zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście przyjmuję dużo tabletek. 12, 13 tabletek, z tego co się orientuję. I to codziennie. Musiałem zmniejszyć mamie dawkę tabletek na cukier, ponieważ ma brać 3 tabletki na cukier. To takie duże tabletki. No ale moja mama bardzo mało je, więc nie musi ich aż tyle brać, ponieważ te tabletki naprawdę ten cukier zbijają. No, ktoś tam sobie z pieskami łazi. To nawet z dużymi pieskami. No, dzisiaj nie spotkałem tego kolegę, którego ostatnio
spotkałem bezdomnego. Jak on miał na imię? Robert? No, mniejsza z tym. Sobie przychodzi na szpital, tam się ogrzać. No i pamiętam, jak tutaj ten słup się jarał. Stary słup oczywiście, nie ten, co tutaj stoi. No wtedy dwie straże przyjechały. Franek, który był odpowiedzialny za wszystko, tak się przejął, że masakra. Zresztą cały czas się przejmował, co by się nie działo. Nawet ciepło, jak na tą porę roku. To jest naprawdę ciepło, trzeba przyznać. No, powinno być no trochę zimniej. Jakiś śnieg, mróz, przynajmniej z rana. No ale wygląda na to, że zima już nie powróci i zbliża się wielkimi krokami wiosna. Jak jeszcze wiosna w trawie, chociaż przesilenie zimowo-wiosenne jest do dupy. Tak lata to ja nienawidzę. Zwłaszcza na południu tutaj jest bardzo gorąco. Ja wiem, dziwne, że nie lubię lata, no ale zawsze lubiłem chłodniejsze klimaty niż upały. Ludzie lubią upały, ja nie lubię. Przyjdziemy się ścieżką. Nie ma saren, ale też jest zajebiście. Już może były z rana. Nie wiem, bo to już prawie 9. Trochę błoto jest. Także fajna nawet pogoda, żeby się wybrać na przechadzkę. Odwiedzić stare kąty. A nie tylko siedzieć w domu przed komputerem, telewizorem. Jeszcze co stabilne. No i wyszliśmy sobie w pole. Ani jednej sarny. No może były z rana się pasły, ale teraz już nie ma. No więc także z terenu serdecznie pozdrawiam i polecam wybrać się samemu albo z psem w teren, najlepiej jakiś leśny, podleśny, i sobie połazikować po terenie. No idę do Intermarché zaraz, coś tam kupię i na chatę, bo trzeba być na straży. Naprawdę to, co się stało z moją mamą, nie zapomnę chyba do końca życia. Jak mamę znalazłem w stanie agonalnym, no wpierw, to było dwa razy, wpierw znalazłem mamę leżącą
na łóżku z pianą w ustach. A na drugi dzień znalazłem mamę. Miała oczy wywrócone do góry. Chrapała. No i tam piana też z ust leciała. Naprawdę to jest szokujący widok, coś takiego. No ale póki co jest ok, stabilne. Mam nadzieję wielką, że to już nie powróci ten stan agonalny. No i że już będzie ok. No a tobie, widzu oglądający, życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego. No i pozdrawiam serdecznie z mojego domu, z terenu kotłowni w niedzielę 18 lipca 2024 roku. Siema.